Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Udało Tomb się, Noro? Raider. Spróbujemy? No właśnie, w poprzednim Dojdziemy tam, odcinku tam Arturze. Na pewno. naprawiliśmy czekan, dzięki któremu powinniśmy już dać radę otworzyć te wrota, no i właśnie dajemy radę. Trzeba spamować. No i się udało. No, drzwi opadają. Patrzcie, jaki jaskier silny. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laro. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. No właśnie, jaskier się za bardzo tutaj podnieca. No. Niesamowite. Chcą to nas jest zabić. Chimiko. Ale spójrz, misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realne, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy, nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Nie, proszę, proszę! Ale ty głupi jastrze jeden. Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. No i się przez jaskra daliśmy złapać. O, rusek jakiś. Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Lara, słuchaj, Maci! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja сказал, a ty ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Пускай ее! Пускай ее! Лара, уciekaj! Nie! Окружить их! Окружить! Oj, to... Nieźle się tu dzieje. No i zapewne teraz będziemy musieli uciekać, skradając się. Hej, przyprowadzić gejzka! Cicho. Zrobi się! Jeśli ja cię zachęcam, to cicho, wali się. Dobra, teraz powinniśmy dać jakoś radę. Boże. Tamci raczej nie wrócą chyba. Czy ja dam radę jakoś tutaj? O, dobra, tędy ktoś się szło, pamiętam. Tutaj raczej powinienem być niewidoczny. Tam mam dotrzeć, dobra, to niech ten sobie tutaj jeszcze przejdzie. Dobra, teraz chyba to dobry moment tutaj. Dobra, tam ci sobie pójdę jednak w tą stronę, to dobrze. Dam radę tutaj szybko biec. Tutaj mam cel. Dobra, udało się. Oj, chyba zauważył. Wychodź, dawaj. Lepiej nie zli mnie. O kurwa. No i znowu ten głupi przycisk wykrzyknika. Dobra, jeszcze raz. Lepiej nie zli mnie.
Udusił mnie chuj. Teraz mu się nie uda. Jeb. Kopa. I co tym razem? No ja kliknąłem za późno. I znowu mnie udusił. No co za chujek. Ech. Wychodzi dawaj. Lepiej nie zlij mnie. Dobra, teraz musi się nie udać. Dobra. Teraz znowu F będzie. Podgryzłem mu ucho. Dobra. Jeb jaja. Kurwa. Nie zdążyłem. Ja pierdolę, no i od początku, no. To jest z lekka denerwujące. Poklikałem te strzałki dumne. Dobra, F. Jeszcze chuje muszą kurwa wiercić. Ja pierdolę. Mam nadzieję, że tego tak nie będzie słychać. Ech. Nic na to już nie poradzę. Dobra, jeb po jajach. No i szybko. Walimy, walimy, walimy. A teraz spamujemy E, dobra. Patrz. Jestem silniejszy od faceta, je, je. Dostał po ryju. Więc żebyśmy mieli pistolet od teraz. Już do użycia. Okej. Czyli chyba się udało uciec. Ale w tych gadcenkach, kurde, zbliżenie na włosy Lary, spadek FPS-u widać. Ojejku. Dobra. Nasz łuk bierzemy. No kurwa mać, przestańcie tam wiercić. Dobra, gdzie ja mam teraz pójść? Nie wiem, gdzie ja mam iść w ogóle. Gdzie ten znacznik? Dobra, ciul, jadę. Idę jedyną drogą. No skacz, Laro, która jest tutaj dostępna. Jeb. Spierdzielamy stąd. Póki możemy. Tutaj w ogóle wszystko płonie. Chyba coś im wymknęło się spod kontroli. Raczej to nie do mnie było. Ale trzeba tutaj chyba już zacząć uważać. Gadcenka się włączyła. Wow. Mam następnego! Zeszła ta! O, magazynek wypadł. Dobra. A, mam dokąd uciec. Nie, headshot. Kurwa, nie trafiłem. Jak to się majta? Ten celownik się majta. Znaczy majtał wcześniej. Dobra, headshot. Giniesz. Zbierzmy amunicję. R się przeładowuje. O. Teraz nie wiem, czy mogę. Chyba, że mam pełno. Jeszcze tego chyba mogę przeszukać. Tak, właśnie. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Jedyna droga tutaj. No i spamujemy E, żeby otworzyć drzwi. O, wy chuje. Szybko, kopajmy. Yeah. Trzy kopy i przeszliśmy dalej. Którędy teraz? Tędy. Gdybym jeszcze spadł prawie. No pewnie tak, nie przejmujcie się mną, ja tutaj tylko uciekam. Jeb, het. Zdechł? A, zdechł. Myślałem, że przeżył ten strzał. Przeszukajmy sobie go.
I idziemy dalej. Mamy jakąś skrzyneczkę z amunicją. Amunicji nigdy za wiele. Zobaczmy, co on tam ma. Portfel, rozładowany telefon. Nic nowego. Co teraz? Znowu jakiś tam kobiet? Nie. Jeb, giniesz ty. Już nie potrzebujesz, bo nie żyjesz, masz strzałę w głowie. A ty gdzie złazisz? W dupę strzał. Tak jak lubisz, jak dupala i nie żyjesz. Chcieli się grabić zwłoki niewinnego naukowca? Czy kim on tam był? Coś tam wspominali. Dobra, wspinamy się po tej drabinie, innej drogi nie ma. Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Strzały se podnieśmy. Raczej powinniśmy już wydostać z większego wiru walki. Ale jeszcze mogą tutaj gdzieś być przeciwnicy, oczywiście. O, tutaj mamy kolejne zapasy. Tego nigdy za wiele, ulepszenia broni i takie tam. Dobra, tutaj już raczej nic więcej nie ma, ale jeszcze tutaj zajrzyjmy. Takie schowane trochę. No właśnie, są strzały, ale mam maksa. I co to jest? Ha, to jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Geoskrzynki. Dobra, czyli idziemy dalej, bo tu już nic nam nie zostało. O, jeszcze obóz możemy rozbić, zobaczmy. Koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie. Nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Dobra, odsłuchaliśmy. Tutaj szybka podróż się odblokowała. Nie mogę się tutaj chyba przenosić. Jestem tutaj, o ile się nie mylę. Tak, i tutaj mam dotrzeć. To jest w ogóle cała wyspa po ukończeniu całej kampanii. To będzie można sobie tutaj jeszcze eksplorować dalej, ale nie mam żadnych umiejętności, ale weźmy sprzęt. Mogę coś ulepszyć. Pistolet, a co to jest? Stroje. Łowczyni. Co w tym chodzi? Zobaczmy. Chyba nic się nie zmieniło. Nie mam wojskowe spodnie. Dobra, popatrzmy sobie jeszcze na te inne. Skoro mam te dodatki, to mogę popróbować. Tylko można by było tutaj to sprawdzić, kurde. A nie trzeba wyjść i dopiero się zobaczy. A to nie. Zobaczmy jeszcze ostatni. Strój. Partyzantka. Zobaczmy, jak to wygląda. Też nie. Chyba wezmę strój łowczyni. O, tutaj mamy go. Dobra, ten strój zostawmy. Ja bym chciał łuk. Mogę ulepszać? Mogę. Wzmocnione ramiona umożliwiają silniejsze naciąganie, co zwiększa zadawanie obrażenia. A tutaj cięciwa z owijką umożliwia szybsze strzelanie. 200 to kosztuje. A co mam do pistoletu? W ogóle czekam, mogę ulepszyć. Mam na maksa już ulepszony. Co my tu mamy? To już jest wykupione. Duży magazynek. Reduktor odrzutu. Ale tu muszę najpierw to reduktor, żeby to wzmocnić. To już mam wykupione. No jeszcze czuły spust. Pozwala na szybsze oddawanie strzałów za 300. Nie, raczej będę tutaj chyba z pistoletem bardziej chodzić, więc wezmę albo sobie duży magazynek, albo czuły spust. Ale chyba większy magazynek wezmę jednak. Dobra, wykupiony. 100 jeszcze mi zostało.
112. Tych, ale to ja raczej nic nie starczy. No właśnie. Dobra, no to lecimy sobie dalej. W takim razie już tutaj nie mamy nic do roboty. Stroj łowczyni. Wojskowe spodnie. Hej. Bardziej się nada. Na pewno. Już nie wyślecie. O ty chujku, uciekłeś. O ty fiucie. O ty. Kurde, wezwali posiłki. Dobra, wycofajmy się. Niech troszkę życie nam się tu kurde odrodzi. Weźmy pistolet. Kurde, wytrzymali są. Nie powiem. Aj, nie trafię trochę. No niezłe, headshoty wam walę. Dobra, przeładowany. Chyba raczej wszyscy już tutaj nie żyją. Zobaczmy, kurde. Nie zdążyłem go zabić, zanim właśnie wezwał posiłki, ale za dużo ich tutaj nie było, bądź co bądź. Weźmy sobie w razie co pochodnię. Może się jeszcze przydać. Ale podpal ją, Laro. Dobra. Coś tu mamy do zrobienia? Raczej nie, ale tam widzę jeszcze jakieś zasoby. Więc sobie je pozbierajmy. PD się zawsze przyda. No, naciśnij E, żeby podnieść. Podnoszę przecież. A, mam już maksa. Dobra, to dlatego pewnie nie mogę. Nie widziałem przez te krzaki. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Możliwe. Jego skrzynki to takie znajdźki. Nic poza tam odrobiną expa nie dają. Dobra, nic tu raczej więcej nie mam do szukania. Więc właśnie sobie tutaj. Jep. Dobra, mamy tu jakąś skrzyneczkę, sobie zobaczmy. Strzał mam już na maksa. Ja was zaraz zabiję, zobaczycie. Co to było? Cicho, cicho! Nic, to tylko ogień, koledzy, nie przejmujcie się. Wy dwaj, sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Dobra, jedna strzała zawsze coś przynajmniej. Tutaj ktoś będzie. Widać latarki. Gdy jesteś blisko, naciśnij F, aby zabić wroga. A, nie to, nie to, nie ten przycisk, ale dobra. Udało się. Dobra, i spamować E. Myślałem, że to F trzeba spamować. Już powoli mi się ten pierwszy chciał wymknąć. A, tam mam strzały, ale i tak mi podniosę na razie. Ale tutaj jeszcze kogoś będziemy mieć. Spróbujmy go po cichu załatwić. O, zauważyli mnie. Headshot. O! Spierdalaj. Uciekajmy. O, ja pierdolę. Zabili mnie. No nie. To nie tak miało wyglądać, gdybym wiedział, że tam nie da się przejść bez wykrycia. To bym to, kurde, jakoś... A, jakoś, kurde, ostrzelał ich. A nie. No chodź tu, kolego. Dusimy, dusimy, dusimy. Raz szybko drugiego i tamtych spróbujemy ostrzelać. Jeszcze sobie tego przeszukajmy. Gdzie oni są w ogóle? Tam na górze. Ja bym wolał łuk sobie wyjąć. Dobra, padł. Nie wezwie już alarmu. Kurde, wskakuj, Laro, potem. Okej, tu mam lepszą widoczność. Ten nawet co za dureń nie zauważył, że mój kolega zginął. Tam jeszcze jakiś był. Dobra, zdechł.
ten zginął. Dobra, tutaj jeszcze kolegę mamy, ale nie zdechnę z czoła. Dobra, teraz headshota dostał. O, fuck. Gdzie uciekasz, chuju? Wow, tutaj zaraz wszystko będzie płonąć. Więc spierdzielajmy. Przeszukam sobie jeszcze na szybko tych. I uciekamy. No złapiesz się, złapała się. Już myślałem, że kurde spadnę. Dobra, uciekłem stamtąd. Co my tutaj mamy? Coś do zebrania może będzie. No tutaj widzę. Jakiś dziennik. Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia, ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi. Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matthias. Był spokojny i łagodny. Wydawał się nas znać. Nasze imiona, skąd pochodziliśmy. Zwracał się do nas w naszym ojczystym języku. A gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór. Ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matthias nie wydawał się okrutny ani zły. Po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwię. No ten Matthias, co zabrał naszą znajomą, bodajże sam się nazywała, kurde. Nigdy tak nie mam dobrej pamięci do imion, ale powinienem dobrze tutaj kojarzyć. Czy tutaj w środku raczej nic nie będzie? No właśnie, i to jest on. I to jest pewnie główny nasz wróg. Dobra, tutaj mamy jedyne wejście, nic więcej do zebrania, więc wchodzimy. No, będzie jakoś w miarę sama szła, tak, nie ma żadnego quick time eventu. Dawaj, dawaj, wow, wow. Nigdy nie spadaj, nie no tu. Spinaj się dalej. O, fajnie to zrobione nawet. Spory czas w to nie grałem, ale gra świetna właśnie. Dosyć przyjemnie się w to gra. Dobra, jesteśmy na górze. Na razie nic tutaj nie ma. O, jakieś strzały słychać. Ja, wilki zdechłe. Poszarpały go wilki. A masz jakieś wieści o innych? Żadnych. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku. Szlak. Otóż to. Chodź tu. Chodź tu. Nie! Oj, rot nam zemdlał. I znowu sami. Czyżby? Przeciąga go jak zwłoki. Dobra, ale tutaj mamy, widzę, już ognisko. Pewnie tutaj będziemy mieli obóz, będziemy mogli sobie coś ulepszyć, o ile starczy nam surowców. Raczej levelu nie zdobyłem, ale zobaczymy, czy tam mamy jakiegoś punkta. No i tutaj chyba będziemy musieli poszukać tego jego plecaka, tak mi się przynajmniej wydaje. Może coś.
No i powilki będziemy musieli zasuwać. Rzeczy Rota muszą gdzieś tam być. Tak, i nie zostaje nic innego właśnie jak pójście tam po śladach wilków. Ale póki co, i tak już 25 minut minęło, jeszcze tutaj chwilkę spędzimy i tutaj zakończymy ten odcinek, zobaczmy. Mam prawie 300, no to coś tutaj już ulepszę. Pistolet bym ulepszył. Tylko właśnie, to 300, to kurde, jeszcze niewiele braknie. Ale tutaj 200 kosztuje. Poprawia celność. A co zwiększa zadawane obrażenia? Tutaj będzie hamulec wylotowy, możliwy później do wykupienia. Dobra, ulepszymy se to. I okej, tutaj będzie sejwik, jest sejwik. Dobrze, tutaj byśmy zakończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Do usłyszenia i na razie.